Na koniec zapytam o Donatana, bo od współpracy z nim wszystko się zaczęło. Czy on maczał bardzo paluszki w ten krążek? Wiesz, głównie pod kątem teledyskowym, bo to on jest i jego ekipa autorem wszystkich tych klipów i Łowcy Gwiazd, który jest moim ulubionym teledyskiem. Natomiast przyznam szczerze, że również był takim patronem, nie wiem, duchem nad tą płytą, bo oczywiście konsultowałam z nim wszystkie kawałki i myślę, że dużo cennych rad pojawiło się przed wydaniem tej płyty. Od tej, od rozpoczęcia muzycznej przygody z Donatanem minęło już kilka lat, ale czy ty masz gdzieś z tyłu głowy, że być może musisz mu spłacić jakiś dług wdzięczności za to, że dał ci szansę? Ja myślę, że nie mamy chyba tu już co spłacać, bo my tworzyliśmy taki team, gdzie każdy z nas, to była taka symbioza, każdy z nas miał jakieś korzyści z tego i myślę, że byliśmy takim fajnym teamem, zgranym i myślę, że nikt nikomu tutaj nie jest winien nic, natomiast jesteśmy porówno wdzięczni sobie i naprawdę życzymy sobie jak najlepiej. To jeszcze za tych, którzy uwielbiali was w duecie, zapytam, skąd czas przeszły? Czy to już jest zamknięty rozdział? Nie, no bo na razie faktycznie wypowiadam się trochę tak, że jakby jest poza muzycznie. Natomiast może jeszcze wrócimy do wspólnego tworzenia muzyki. W sumie czemu nie? A na razie zapraszamy do sklepów, by zakupić Supernową. Zapraszamy też do serwisów streamingowych. Którą piosenkę odpalamy najpierw? Czy są poukładane tak, że trzeba od początku? Ja myślę, że dość długi czas spędziłam na utworzeniu tej playlisty w jakiejś takiej formie, żeby to wszystko emocjonalnie was poniosło po kolei, więc po kolei. Dobra, ale gdyby była 23 przy waszym pierwszym odsłuchaniu, to idźcie w safari. Obiecuję, że będzie tanecznie. Dziękuję ci pięknie. Dzięki serdecznie, pozdrawiam.